Głównym punktem gdzieźnieńskiej uroczystości upamiętniających 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja była msza święta w katedrze odprawiona pod przewodnictwem księdza biskupa Radosława Orchowicza. Wygłosił on też homilię nawiązującą do rocznicy Konstytucji i święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. 3 maja to jednocześnie święto narodowe i kościelne. Obchodzimy je razem. Cieszy to, że jako Polacy możemy godnie, w godnym otoczeniu wspólnie uczcić wszystkie te wydarzenia bez okaleczenia naszej ojczystej historii. Obchodząc dziś kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, myślimy o tych, którzy patrzyli ku przyszłości, zakorzeniając prawo stanowione w najwyższym autorytecie Boga samego. Święty Jan Paweł II na 200-lecie Konstytucji 3 maja powiedział: po upływie 2 wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza pod tchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja. Potrzeba na każdym etapie dziejów narodowych tej wiernej rzeki ludzi oddanych i zaangażowanych, którym ojczyzna i dobro obywateli leży na sercu, którzy wierzą w możliwość budowy ojczystego domu opartego na Bogu i prawie, które jest dla wszystkich i nie wyklucza ani nie dyskryminuje nikogo. Wierny syn polskiej ziemi, za którego beatyfikację dziękujemy dziś w wymiarze ogólnopolskim na Jasnej Górze, w tym świętym miejscu stóp królowej Polski mówił w 1966 roku. Obecnie jesteśmy na Jasnej Górze, bo chcemy wypowiedzieć naszą wdzięczność Bogu za Maryję, za jej obecność w misterium Chrystusa i Kościoła, za jej obecność w niełatwych dziejach naszego narodu. Wszak od 1000 lat stoi wytrwale pod naszym krzyżem, skierowując nas nieustannie ku Chrystusowi i Jego zbawczemu dziełu. Obecność Maryi i jej królowanie to nie tylko nasze wczoraj, ale to także nasze dziś i jutro. W tych dniach, gdy ciągle trwa dramat wojny, gdy rosyjski agresor kontynuuje ten barbarzyński najazd na wolny, niezawisły kraj, gdy cierpią niewinni ludzie, uświadamiamy sobie, jak wielkie znaczenie ma oddanie się Bogu przez ręce Maryi. Po zakończonej mszy świętej delegacje Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i innych organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bolesława Chrobrego.